jak zbudowany, to było przerażające. I dobrze, że się nikomu przez te lata nic nie stało, bo byśmy mieli tragedię. I teraz, Szanowni Państwo, to też zostało już powiedziane jeszcze wtedy, kiedy były takie gorące dyskusje na temat prawa. No nie ma możliwości odbudowy wypadków w tym miejscu z jednego banalnego powodu. Na to się nie zgadzają Wody Polskie. Nie zgadzamy się dlatego, że to jest teren zalewowy. I oni nie pozwolą na to, żeby w terenie zalewowym, o potencjale zalewowym dość sporym, postawić urządzenie, które może być zmyte i stanowić zagrożenie dla mieszkańców. Jest inne rozwiązanie, wracam do Generalnej Dyrekcji Drogi Geokosta. Pismo przeczytało, pozwoliłem sobie przekazać panu Wiesławowi Wytrze, między innymi dlatego, że on też interpelował, ale my też monitorujemy, że do 2027 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza przebudować nie tylko drogę krajową 30, co jakiś pan na wytyczu raczej jest, czy właśnie nie, moim zdaniem nie uda tego zrobić, ale jeżeli chodzi o most, prace są o wiele bardziej zaawansowane i oni chcą przebudować to już w standardzie odpowiadającym tym wszystkim naciskom, które są jakby konieczne i gdzieś tam opisane w jakichś europejskich, powiedziałbym, przepisach obowiązujących w roku 2020. Pierwszego, to nacisk na osi jest po 30, to nie wiem, ja nie wiem, czy to panają, w ogóle ile to jest nacisk na osi? W każdym razie most ma być przebudowany i nie jest planowana tam budowa kładki obok, tylko most ma mieć odpowiednią szerokość, jeżeli chodzi o jezdnię i ma odpowiednie mieć szerokości, jeżeli chodzi o obok. I z założenia ma być bezpieczny, tak jak każdy most wrocławski, poznański, nie wiem, warszawski i tak dalej, i tak dalej. To żeby Państwa w sprawie tej produkcji, to nie jest tak, że my zasypiamy wróżki po piele, bo nie. Piszemy cały czas, przypominamy się, a ostatnio nawet jakaś przedstawicielka Generalnej Dyrekcji chyba była coś z oświetleniem. No. Także to, oni też już nad tym pracują i zresztą o tym cały czas nas informują. Nie zgadzam się z panem Wiesławem Wydrą, że nie podjęliśmy żadnej odważnej decyzji w roku w tej kategorii.